A więc halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Kamil, a ja witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z, no w sumie na moim kanale, z gry Call of Duty WW2. W dzisiejszym odcineczku nie zajmiemy się, zobaczymy, będzie to taka forma serii, w której po prostu w ciągu jednego odcinka spróbuję przejść maksymalnie 2 poziomy, zobaczymy ile czasu się uporam. A na samym wstępie chciałbym wam wspomnieć o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli film wam się spodoba, i jeśli chcecie więcej, napiszcie również komentarz, czy chcecie więcej tego typu serii, i możecie zostawić łapę w górę, żeby nie łapę w górę, tylko subskrypcję, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków z tej oto serii. Także co, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy lecieć na trybie wieloosobowym i na zombie naziści. Nie będę się skupiał na tych 3 trybach, bo to jest na multiplayer. Także na pewno myślę, że pojawi się jeden lub dwa odcinki po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. No bo trochę już w tę grę grałem, także... także co, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Na samym wstępie utworzymy sobie nową grę, ale zanim jeszcze utworzymy, szybko wspomnę co i jak. Kiedy będą czytane dialogi, ja po prostu nie będę nic mówił, żeby po prostu nie zagłuszać tych dialogów, i zrobimy tak, że najwyżej w ciągu jednego odcinka spróbuję przejść jeden poziom. Troszeczkę tego jest do przejścia. Przechodzimy oczywiście na trybie normalnym, żeby po prostu... Nie będę przechodził na rekrucie, bo za łatwo będzie wtedy. Nie będę przechodził na doświadczonym, no bo już to jest już troszeczkę bardziej wymagające i po prostu musiałbym dłużej się przyłożyć do tego. Będę przechodził na normalnym, bo jest po prostu najtrafniejszym. No i co? No i chyba możemy zaczynać, jeśli chodzi o takie pierdółki, chyba wszystko powiedziałem. A, jeszcze dlaczego nagrywam Call of Duty, nie Farming Gun? Nagrywam m.in. dlatego, że zainspirował mnie do niej pewien youtuber, który też na swoim kanale ma dosyć sporo filmów z serii Call of Duty, czy to Modern Warfare, czy Black Ops, czy Ghost. Naprawdę przeróżne. Search, jak się nie mylę, ma nazwę na YouTubie. Także zresztą dam linka do jego kanału. Oczywiście zostawcie tam u niego, możecie zostawić suba, łapę w górę i napisać ciekawy komentarz, bo naprawdę się chłopak stara. Także co, no bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Ja puszczam i się nie odzywam. Okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. No dobra, mamy już taki wstęp zakończony. Teraz będzie wprowadzenie do misji według tego. Paul, jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej, odwraca. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt z tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Styles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Jelo to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostacem. A, podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserine. Zussman 3 razy w 10 sekund i jest twój. No nie wiem. O, zawsze możesz spękać. Stawiam na Zussmana. Okej. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu... Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale a Jelo bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za 6. A, tam na co komu durny wisiorek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Hej! O 18 odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniel. Spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie. Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie. Jesteśmy ciężko strawni. Zważaj na słowa, Zussman. Za mną! Mam chwilowo farta. Więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia, a potem Ren. Damy radę, Daniels. Dziś, wespół z naszymi sojusznikami, wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz tryumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Nagadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. No to co, wypłynęliśmy. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech nie diabli, jeśli nie spróbuje. Tu nie wiem czemu pierwszy minus jest taki, że troszeczkę dialogi są cicho, a drugie to, że troszeczkę widzę, teraz FPS-y lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, Żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Teraz będzie najgorzej. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Bombardowania miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się szeregowy? Nie, ser. A powinien być. Daniels, masz ognia? To jasne. Czysty padnik! Uwaga! Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika! Cała naprzód! Uwaga! Trzymajcie się! Kurwa mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Kopenca, James! Rozwalcie ten trud rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Otwieraj B! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! Wow. O, widzę, że komputer będzie miał ciężko. No niestety będziemy musieli przyboleć. Weź Bangalora i dostań się do wału! Musimy przemyć się do bunkru! Daniel! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Dasz radę! Tak jest! O Jezu! Dobra, także zaczynamy i na samym wstępie lecimy sobie tutaj do wału. O! Dobra, pierwszy fail. Oho, 22 FPS. Chyba mamy już taktykę. Muszę po prostu poczekać, aż przestawią się na kogoś innego. Także musimy sobie tutaj co jakiś czas po prostu przeczekać. No niestety, przepraszam was za te spadki FPS-ów. No niestety, naprawdę komputer chodzi na... Można powiedzieć na pełnych obrotach, także naprawdę ma co robić, a też gra chodzi w ustawieniach ultra. Dobra, myślę, że... Dobra, i teraz możemy spokojnie. Dobra, pięknie. Oczywiście może być problem przy... Daniels! Użyj rury, będę cię osłaniał! Może być oczywiście problem przy takich animowanych bardziej, bym powiedział, scenkach. No niestety trochę ich będzie, ale mam nadzieję, że jak najmniej będzie tych parków, ja po prostu jakoś to wstawi za tego YouTube'a, żeby po prostu było. Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchnie! Na kolejny odcinek zmienię sobie troszeczkę ustawienia graficzne, bo jednak trochę za mocno wstawiłem. Pewnie pani skończył strzelać. Dobra. Oho. Dobra, także mamy już broń, czekajcie, nie ma tu nigdzie żadnej znajdźki czy coś. Nie, tu nie widzę. Oczywiście nie będę się na tym aż tak skupiał, ale takie, czekajcie, gdzieś tu było. Nie, tu nie ma apteczki. Gdzieś będzie szukanie. Czekajcie, inaczej, ja muszę sobie... ustawienia, grafika. Sobie muszę jednak troszeczkę zmienić. Bo jednak tu sobie damy wysoko. Tu również. Te grafiki. Aha, czyli to już też zabiera. Damy sobie tutaj. Damy sobie tak. Dobra. No i teraz powinno być już wszystko dobrze. Stara na wygląda kiepsko, proszę weź to! Dobra, ma apteczkę. Dzięki, stary! Pięknie. Dobra, żyjemy! Pod klawiszem 6, jakby ktoś nie wiedział, mamy apteczkę. Dobra, nie mamy amunicji, także musimy znaleźć jakiś karabin. Jakikolwiek. Dobra, weźmiemy sobie tego. Gdzieś to powinno być znajdźka z amunicją. Tylko czekajcie, ja sobie muszę wrócić. Mówię, gdzieś tu widziałem. No, tu widzę, nie wiem. Smarownicy brał nie będę. Co też nawiasem mówiąc, póki mamy jeszcze chwilę czasu, właśnie warto sobie poznajdować tych apteczek trochę na zapas, możemy mieć maksymalnie 4. I też kolejną rzeczą, która mi się naprawdę bardzo podoba w tej części akurat Call of Duty, to jest możliwość po prostu tak jakby dobierania sobie amunicji według potrzeb, także to jest naprawdę też na bardzo duży plus, ale i też najważniejsze, o, mamy oto znajdźkę, jest nic nie zostało! Jest 3, nie wiem, czy to będzie przez całą grę, czy nie. Jest też opcja dobierania amunicji, można, też na pewno dużym plusem dla tej gry jest to, że po prostu jest możliwość, na przykład jak się wchodzi do bunkra i są po prostu te stanowiska MG, tych karabinów maszynowych, można je bez problemu wziąć pod rękę, także na pewno też bardzo duży plus. O kurde. Aha, nie mogę tego przeskoczyć. Także sobie od razu weźmiemy MP40. Przy wejściu do bunkra! Tutaj! To dla ciebie! O, i teraz wezmę sobie... O. O. To jest właśnie przykład, tylko minus jest taki, że do nich nie można uzupełnić amunicji, ale naprawdę jest po prostu konkret. To jest mój, po prostu jest na co patrzeć, bo też o wiele lepiej się gra, jak jest po prostu no jak jest po prostu wiadomo, większa zabawa jest podczas na przykład strzelania z jakichś większych karabinów, czy, no po prostu z tego, z tym podobnych bardziej urządzeń, czy bardziej karabinów. No generalnie miotacze, każdy myślę będzie wiedział o co chodzi, także... Wszystko w porządku? Nie jest tak źle! Musimy się dostać do bunkru! I tak pewnie zdechnie, także... O, to chyba będzie najlepiej. Nie, to nie w tym bunkrze, tylko w drugim, w kolejnym. Oho. Rzucam granat dymny! Dymniaka trzeba się przedostać. Leci granat! I rzucamy teraz granacik, także... Dobra, no spokojnie, mamy go porobionego. Też myślę, że będę starał się zmieniać te bronie, żeby chociaż troszeczkę było tej takiej... tu jest 2 razy Mauser. Mauser, nie ma znajdźki. Amunicję by się przydało jakoś machnąć. Ale tu chyba nie ma. Dobra, to w takim razie weźmiemy sobie, żeby oszczędzić w miarę. Czekajcie, a ten ma. Wolę tego. Dobra, weźmiemy sobie tego ciężkiego karabinu maszynowego MG42, także oczyścimy kolejny bunkier. Następna fala szturmowa nie da rady. Tak jest. Tu dialogi właśnie minus jest taki naprawdę i to myślę, że każdy, kto grał w tę część Call of Duty zauważy, że jednak no, nie będę tu się krył, no bo o takich rzeczach się trzeba wypowiadać. Bo o takich rzeczach trzeba się wypowiadać, że po prostu... Wchodzę! Ostrożnie! O, panie. Wszystko? Dobra, już zużyjemy. Teraz się wracamy po naszego karabina i bierzemy MG. Przeładujemy sobie, póki mamy chwilę. Tu kolejna apteczka. No, minus jest taki, że nie można go wziąć jako broni stałej, tylko niestety trzeba co sekundę wymieniać. Dobra, uzupełniamy amunicję. Tu czekajcie, ma 30, a ten... O, ten już lepiej. No tak, ja chcę tego i tego. Nie ma więcej, nie ma. Tu można na spokojnie do przodu. Chodź. Żeby na spokojnie ich wypychać. Pomocy! Wszystko w porządku? Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. O, serio? W takim momencie przeładunek? Dobra, zmieniamy. Miło było, ale się skończyło. Skończyła nam się amunicja, także musimy... No tutaj chyba raczej nie znajdę nigdzie, to ten jest już zużyty. Nie widzę nigdzie, że był jakiś omija. No trudno, no wiadomo, będzie to troszeczkę utrudnione, no ale... Dobra, otwieramy i lecimy dalej. Dobra, Zussman! Jeszcze jeden! Damy radę! Rzucam granat! Zgubiłem go! Nic nie ma, nie. To jest po prostu obejście. Daniel! Nacieramy! Mam apteczkę! Nie, dobra, nie trzeba. Lecimy, lecimy! Nie wychylać się, rozproszyć się! No to jazda! Dobra, teraz najbardziej dramatyczny moment. Zussman! O kurwa! Teraz, żeby jak najczęściej wciskać F. O, udało się. Ja nie mogę. Takie misje. Dalej, stary! Takie misje to najgorsze są. Nie mogę iść. O, w dupę. Zabierz mnie stąd, kurwa. Wyciągnę cię stąd, trzymaj się! Dobra, idziemy. Tu jest przynajmniej tyle dobrego, że nie trzeba jakoś tam w miarę patrzeć, tylko po prostu wystarczy trzymać. Do punktu opatrunkowego! Dobra, idziemy dalej. Znajdźmy osłonę! Ilu? Zbyt wielu! To jeszcze tamten. Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto! Light jest brutal. Tracę zbyt wiele krwi. Trzymaj się! Nie wychylaj się! Dorwałeś ich? Ciągle atakują! Nie mam amunicji! Uwaga! No, jak ten może, ten może nas bronić, no to... To będzie strzelał, a ja będę go niósł. Ruszajmy się! No, mam cię! Kurwa! Możemy zejść tędy! Mam cię! Dobra, nie wychylaj się! O, wykrwawiam się! Przyciskaj ręce do rany! Już niedaleko! Pośpiesz się! Ruchy, ruchy! Pięknie, udało nam się obronić. Dobra, trzymaj się! Sanitariusz! Potrzebuję morfiny! No 34 minuta, no nie jest tak źle. Najdłużej mi zajął początek. Tylko tu nie mdlej! Czekają na nas dziewczyny w Paryżu! Serio? Pewnie, że tak. Ja... a może... dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz? No nie jedzę i tak nic nie widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie, nie, nie. Tylko mi tu nie mdlej. Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim, zjeżdżaj! No tutaj niemiło nas potraktował. Potrzebuję cię, Daniels. Posłuchajcie! Przy formie wzdłuż drogi stoi niemieckie działo! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Dobra, to teraz tak, apteczki nie mamy. Idziemy dalej! Więcej amunicji, ser! Dobra, mamy amunicję. Przydałby mi się właśnie MG42, no ale chyba go tutaj nie będę. Też o czym zapomniałem wspomnieć, to to, że jak się weźmie się tego MG42, to jeśli się poprosi Turnera, żeby nam dał amunicję, no to to już wtedy bezproblemowo amunicja nam się zwiększy. W sensie, no po prostu będziemy uzupełnić nam tą amunicję. Nie robię tego karabinu za bardzo. Chyba nie obraziłbym się, jakby był ten Mauser. Dobra, idziemy sobie na górkę. Nie możemy pozwolić im odbić działa. I teraz tak. Nadchodzą! Otworzyć ogień! Potrzebny strzelec do kalbu! Łap amunicję! Daniel! Czekajcie, sobie tutaj tak zrobię, w taki sposób. Ładnie grzeje, ładnie. O, serio! Wyrzucam granat! Rzucam granat! Rzucam dym! Nasi chłopcy nadchodzą! No chodźcie, chodźcie, teraz możecie. Dorwaliśmy ich! Daniel, amunicja! Czysto! Zniszcz ciało! Tak jest! Gdzieś tam jeszcze widziałem apteczkę. Tutaj. Fajnie, to co mi się podoba w tej części Call of Duty, że apteczki naprawdę są bardzo fajnie, że są naprawdę bardzo fajnie ogarnięte, że po prostu są podświetlone. Dobra, teraz wysadzamy działo. Wysadzam! Ja bym tego, otworzył zamek i tego. I normalnie wsadziłbym tego... Dobra robota, Daniels. Dobra panowie, zbiórka przy mnie. Czy jak to tam się nazywało. I po prostu na spokojnie... czy nawet nie musiałbym zamku otwierać, tylko po prostu przez lufę bym włożył tego termitu i po prostu potem rzucił tego Pearson. Granata. Potrzebny mi raport strat. Straciliśmy zbyt wielu ludzi. Dobra, fajnie. Za cholernie wysoką cenę. Ojej, Daniels! A myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta. Nieźle go powstrzymali. Było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej, za to co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz! Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, Paryżu. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, ser. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie. No tutaj to nie ma przelewek. Nie wiem, kto uznał, że jest to sposób na odbicie Europy, ale jednego jestem pewien. Nie było go dziś z nami na plaży. No i co? No i takim oto akcentem udało nam się ukończyć pierwszą misję, która nosiła nazwę D-Day. Raport po akcji. No to już było przeczytane. Plaża Omaha, Francja, 6 czerwca 1944 roku. Ukończono poziom trudności doświadczony. Tu chodzi, że tego? Tu chodzi, że po prostu no, że po prostu na tym trybie to ukończyłem, czy teraz miałem tryb doświadczony. No w każdym razie, no to co? W tym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.